jesteśmy w bibliotece, a fakt niezbity, jesteśmy od momentu, kiedy żeśmy przekroczyli próg tej biblioteki, częścią projektu, który nazywa się Rokowania w akcji, ponieważ całe to przedsięwzięcie było możliwe, jest możliwe i będzie jeszcze możliwe dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I rokowania w akcji polegały na tym, że różni mieszkańcy miasta Olecka dzielili się swoimi pomysłami, swoimi projektami, swoimi marzeniami na to, co w dziedzinie kultury chcieliby w tym mieście zrobić. Ogłosiliśmy taki konkurs i jednym z laureatów tego konkursu jest obecny tu Marek Borawski, znany większości Państwa osobiście, a dzisiaj można się też osobiście z nim poznawać, jeśli ktoś go jeszcze nie zna. Marek przedstawił pomysł zorganizowania konkursu literackiego, odwołał się do tradycji poetyckich czerwców literackich, które się przed laty w Olecku odbywały, a już się nie odbywają. Markowi w duszy cały czas ta poezja gra, więc myślał o tym, żeby te tradycje przywrócić, ale przekonywaliśmy go zbiorowo, że powroty do czegoś, co było 10, 20, 30 lat temu, takie dosłowne, to nie jest dobry pomysł. A Marek kojarzony jest dzisiaj przede wszystkim, ja spróbuję być takim człowiekiem orkiestrą z aparatem, komputerem i otworem paszczowym także. Marek kojarzony jest w Olecku od dwóch dobrych lat, przede wszystkim z tą oto postacią, która tu się rozpierzchła po całej bibliotece, czyli z wróbelkiem literackim. Kto z Państwa wie, co to jest wróbelek literacki? Nie. Kto z Państwa nie wie, co to takiego wróbelek literacki? Okej, czyli wypadałoby tego kolegę przedstawić. Marek wpadł na pomysł taki, żeby pasjonaci literatury, poezji, teatru spotykali się raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, czasem trzy razy w tygodniu, po to, żeby raz w miesiącu z upiorną regularnością w każdy piątek o godzinie 18. W ostatni piątek miesiąca. Pierwszy piątek, co innego? W ostatni piątek miesiąca w Olecku od dłuższego czasu pasjonaci spotykają się po to, żeby jedni z tych pasjonatów dzielili się swoimi aktorskimi talentami, wrażeniami i wrażliwością, a inni, żeby w tym uczestniczyli. Marek zakazuje nazywać to kabaretem literackim, ponieważ nie lubi słowa kabaret. W związku z tym w Olecku od jakiegoś czasu nie funkcjonuje słowo kabaret, natomiast funkcjonuje zjawisko pod tytułem wróbelek literacki. Przez tych bardziej zaprzyjaźnionych nazywany bywa pieszczotliwie wróblem. Gdzie idziesz? Na wróbla. Co masz dzisiaj? Wróbla. Co mówisz na wróblu? Czy byłeś już na próbie wróbla, czy na próbie wróbla jeszcze nie byłeś? Więc wróbel zaczął po prostu żyć tu swoim własnym życiem, a dzisiaj bardzo intensywnie rozpanoszył się w bibliotece. Po tej przydługiej dygresji wracam do konkursu i wygranej Marka. Przekonaliśmy go, że nie czerwce poetyckie, tylko konkurs, który ma związek z wróbelkiem literackim. W pierwszej wersji konkurs miał być konkursem wróbelka literackiego, ale uznaliśmy, że sformułowanie konkurs imienia wróbelka literackiego jawi nam się jako taki bardziej szykowny, bardziej wyrafinowany i taki konkurs właśnie ogłosiliśmy czas jakiś temu. Więc jesteśmy w bibliotece, jesteśmy częścią projektu Rokowania w akcji, jesteśmy również częścią przedsięwzięcia, wszyscy razem jak tu siedzimy, przedsięwzięcia pod tytułem Konkurs imienia wróbelka literackiego. Ja oddam teraz głos Markowi, żeby o swoim dziecku opowiedział, ale szybko mu go zabiorę, bo ja nie lubię oddawać głosu na nas. Ja będę siedział, trochę chory jestem, ale zapomniałem leku uczuleniowych. A to nie żeby... tego, co masz na tej kartce. Tak, nie. Tak, żeby nie było, że ja chory jestem. Tylko ja chory jestem. W każdym razie wróbelek literacki to jest tak właśnie, taka forma kabaretu. Teksty każdy z uczestników wybiera sam. Część jest aktorami no prawie zawodowymi, część jest amatorami, ale no, nawet tam nieźle nam to się udaje. Zakotwiczyło to w Olecku. No i Ewa mnie właśnie namówiła, żeby zacząć robić ten konkurs literacki. No i tak dostałem pieniądze. Wszystkie pieniądze żeśmy przeputali na nagrody i na honorarium. Do końca, do dna. Proszę. Czy szampan? Nie zostało nic? Nie ma. No było dużo współpracowników, jak się dowiedzieli, że nie bierze kasy za to. Nie ma żadnego. Nikt już nie powie, tylko Ewa jedna.
Jasne, po prostu. A Agnieszka musi, bo ona w teatrze. Dobrze, Marku, ja bym tak... Dobra, ja nie wiem, o czym mam mówić. Chciałabym cię bardzo poprosić o to, żebyś przedstawił naszych gości, bez których ten konkurs by się absolutnie nie był w stanie odbyć. Więc pomyślałem sobie, że właśnie trzeba, przede wszystkim, żeby dobry konkurs był, to trzeba dobre jury. I właśnie dlatego zaprosiłem, zadzwoniłem do Jasi, do pani Janiny Osewskiej, do pana Mirosława Słapika. A Mirek już zadzwonił do pana Wojciecha Kasa. No i w ten sposób się zebrało jury bardzo znaczące, bardzo szacowne, ze względu na swoje dokonania. I w poezji, i jak u Mirka, i w eseju, w badaniach literackich. Łukasa to już jest, no i jakby muzealnik też przy okazji dobrym poetą i eseistą. No i myślę, że te nagrody są, które Państwo odbierzecie, są naprawdę sygnowane bardzo dobrymi nazwiskami. Także tylko trzeba się więcej czytać, bo to zawsze potrzebne, żeby pisać poezję. Dobra, to wszystko. Gości mamy przedstawionych, witamy Państwa bardzo serdecznie, a teraz wrócimy jeszcze na chwilę do Wróbelka. Ja opowiedziałam trochę o tym, że to jest ostatni piątek miesiąca, że godzina 18. I skąd właściwie wziął się ten Wróbelek? Myślę, że Agnieszka nam wyjaśni, skąd się ten Wróbelek wziął i dlaczego Wróbelek. A to Agnieszka wymyśliła to nazwę. To teraz pomyśl konsekwencje. No. Wróbelek jest mała ptaszyna. Wróbelek istota niewielka. On zwykłą stonogę pochłania. Lecz nikt nie popiera wróbelka. Więc wołam. Czyż nikt nie pamięta, że wróbelek jest druh nasz szczery? Kochajcie dziewczęta wróbelka. Kochajcie do jasnej cholery. Siłą absolutną, największą Wróbelka jest to, że występują tam ci, którzy występują, ale doświadczyłam powielokroć na własnej skórze, że kiedy w pewien piątek miesiąca lutowy na przykład jest grupa występująca i grupa oglądająca, to w marcu już może być zupełnie inaczej, ponieważ jest rotacja i ci, którzy występowali w lutym, w marcu oglądają, a ci, którzy występowali w marcu, w kwietniu oglądają. Proszę Państwa, nie da się być bezkarnie tak całkiem. Jesteście Państwo częścią projektu, częścią przedsięwzięcia, tu się po prostu takie różne dzieją rzeczy. Pani też zostanie i Pan zostanie. Proszę bardzo, proszę sobie podać tam jeszcze karteczkę dalej. To na wypadek, gdyby ktoś nie znał Wróbelka Karpnowsińskiego. I pomysł mój jest taki, czy karteczek wystarczyło dla wszystkich? Żebyśmy się poczuli wszyscy częścią Wróbelka Jasierackiego. Przepraszam, Państwo znacie karteczkę. Czy karteczka będzie potrzebna? Czy została nam jakaś karteczka? Ty znasz na koniec. To Państwo się podzielicie. Ja nie jestem. Proszę bardzo. Wróbelkowe teksty mam i to nic. Proszę Państwa, propozycja jest taka, żeby przyjrzeć się przez chwilę temu tekstowi. I zacznijmy może od... Tam siedzi Agnieszka, zaraz za Agnieszką jest Zosia. Zosiu, zechciałabyś zacząć czytać ten tekst? Umawiamy się, że jest po jednym słowie. A skąd? Po jednym słowie. Dobrze. Wróbelek jest dziewczyna mała. Ptaszyna. Wróbelek. Istotka. Niewielka. No. Nie mówiłem. Nie, żona pamiątka oddaje. To różne znaczenia. Brzydką. Panowie? Brzydką. To nogę. Pochłania. Lecz? Nikt. Nie. Nie popiera. Nie. Popiera. Wróbelka. Więc. Więc.
Było już więcej. Na kogo wypadnie w kolejne? Wołam, Kasiu? Nie mam tekstu. Więc wołam. Czyż? Nikt. Dobrze, Doradka poproszę, bo go jeszcze nie było. Nie. A Wiolka, nie Wiola była? Nie. Pamiętam. Zbyszek nie uczestniczył jeszcze w zabawie. Zbyszek z aparatem. Wiolu, przekaż kartkę Zbyszkowi, proszę. Że. Uruchomcie proszę Łukasza, który się jeszcze nie bawił. Dajcie się dajcie spokój Łukaszowi, bo na sobie. Dobrze, wracamy do Zosi. Pamięta. Nie. Wróbelek, tak? Jest. Druh. Nasz. Szczery. Kochajcie. Wróbelka. Dziewczęta. Kochajcie. Do. Jasnej. Dobrze, ten wiersz Gałczyńskiego, każdego Grubelka rozpoczyna, jego interpretacji, bo już bardzo dużo wykonywaliśmy go, w zasadzie każdy z nas chyba, ten wiersz już mówiło, wykonywaliśmy go w przebraniach, wykonywaliśmy go w języku od tyłu, od przodu, z góry, z boku, po arabsku, po angielsku, po francusku, z towarzyszeniem gitary i stowarzyszeniem innych instrumentów, ale takiego zbiorowego wykonania jak dzisiaj nie było jeszcze nigdy, więc należy zapisać w annałach grubelkowych historii, że tak się to właśnie odbyło. Wróbelek zaczyna się zawsze od wróbelka, a potem jest jeszcze, dużo niespodzianek w środku. Nie przedstawimy całego programu wróbelkowego dzisiaj, ale Elę bardzo poproszę o to, żeby taki przedsmak tego, co się we wróbelkach dzieje, nam dała. Jak kulejący słowem cię podpieram, jak laską sękatą wymachuję słowem. Jak chciwiec rękami do siebie zgarniam mowę, gdy usta otwieram, to nie wiem, co powiem. Taka to rozmowa z tobą, lecz bez ciebie. Biegam wciąż od nowa od siebie do siebie, z ustami wyschniętymi, z uszami zatkanymi, wymachując przed sobą słowami niemymi. To jest wiersz Adama Andruszczyka. Bez tytułu. W ten sposób zorientowaliście się Państwo, jaką rolę pełni we wróbelku literackim Marek. On tak sobie właśnie siedzi z boku, komentuje, coś czasem dopowiada. Jest to konferencjerka uprawiana raczej w stylu Andrzeja Poniedzielskiego niż w stylu innych konferencjerów. Niespieszna jest to konferencjerka. Proszę Państwa. Wiemy już, że jesteśmy w bibliotece, wiemy już, że bierzemy udział w projekcie rokowania w akcji, wiemy już, że mamy do czynienia z konkursem Wróbelka Literackiego. Przede mną jeszcze jedno zobowiązanie, ale robię to z rozkoszą. Dziękowałam już Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowemu Centrum Kultury. Kłaniam się Mazurom Garbatym i dyrektorowi tego ośrodka Radkowi Sprockiemu i kłaniam się bibliotece i Kasi, która nas tu gości. Dobrze, wracamy sobie teraz do konkursu i prośba wielka, żeby pan Mirosław zechciał podzielić się z nami literacką refleksją na temat. Dowiemy się za chwilę jak. Obiecuję, że nie uderzę na długo pani głosu. Natomiast jeśli chodzi o skojarzenia związane z Markiem, to od pewnego czasu będzie kojarzył mi się z wróbelkiem literackim, natomiast myślę, że nawet za każdym razem, jak go widzę, to działa mi na podświadomość takie skojarzenie. Kojarzy mi się z liderem takiego rockowego zespołu Jethro Tull i Ian Anderson. Wow! Ale ostatnio mówiłeś, że nie, na to nie no. Także on gra na flecie i tak dalej. Ta refleksja będzie krótka, bo gdzieś tak od może przez 6 lat prowadziłem takie, nazwijmy to, badania związane, które w zasadzie miały tytuł
Życie literackie na pograniczu Suwalszczyzny i Mazur. I te moje badania związane były z 7 powiatami tego pogranicza, tych dwóch regionów. Był to Augustów, były to Suwalki, było to Olecko, była to Gołda, było Węgorzewo, był Ełk, było Giżycko, był Pisz i było Węgorzewo. No i tutaj po jakby przeanalizowaniu tego życia literackiego, co było ciekawe w tym wszystkim, jeśli chodzi o życie literackie po 1945 roku, że w zasadzie takich twórców, którzy uprawiali literaturę, nie było do połowy lat 70. na tym terenie, oprócz Emilianowicza, który źle skończył. Z tych badań też wynika, jeśli chodzi o między innymi o Biblioteki Suwalskie, że Emilianowicz, taki paradoks, należał do najchętniej czytanych wtedy pisarzy w ogóle. Mimo tego, że wiadomo, że on współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, a nawet z taką organizacją SMIERZ. I początek tej takiej działalności praktycznej, nazwijmy to tak, literackiej, nadawał Augustów. To zresztą pochodzi Jasia Oseska, ona też jest animatorką przy okazji literatury. W Augustowie to się działo gdzieś tak w drugiej połowie, no nie, nawet w środku lat 70., kiedy tam pojawiło się środowisko literackie, które nie było właściwie sformalizowane. No, jedną z takich osób znaczących jest choćby Józia Drozdowska. Ale co zwraca w tym wszystkim uwagę? Że tak naprawdę były tylko 3 miasta, w których zrodziły się takie spontaniczne ruchy literackie. To było właśnie Olecko, które w 1979 roku powstały te legary, które związane były z KKMP. Marek był współzałożycielem, to był efekt jakiegoś konkursu literackiego. Wojtek Januszkiewicz, jedna dobra jako poetka również wielkiego formatu, to była taka pani, która... Urszula... I Wacek Klejmont. No i Wacek Klejmont. I to było też ciekawe, oni wydawali... Dlaczego mówię o tym? Bo ucieszyło mnie to, że jakby pod postacią tego konkursu literackiego związanego z Wróbelkiem następuje kontynuacja jakiejś tradycji. Dobrze, że to nie jest powtórzenie tego, co było, ale coś nowego, bo przecież Czerwiec Poetycki był poetycki. A tutaj jest i poezja, i proza. I w Olecku powstały legary. Co ciekawe, wydawane były czasopismo, co nie było łatwe w tamtych czasach. Nielegalne. No tak, ale okazało się chyba 6 numerów, nie? Tam jakąś to był absolutny wyjątek. Bo to nie był jakiś czasowy, no. Tylko się zbierał. Trzecim takim środowiskiem to była właśnie ta Gołda, gdzie założyliśmy grupę tą Marka. To była grupa niesformalizowana, ale ona nadała taki troszeczkę jakby trend, jeśli chodzi o te najbliżej sąsiadujące z powiatem gołdawskim powiaty, ponieważ tam też zaczęły powstawać grupy. No oczywiście były takie historie, które były związane ze Służbą Bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby ta refleksja związana z tym środowiskiem literackim. I co ciekawe, z tych środowisk, one nie były w zasadzie jakby wtedy, no z tym się wiąże też pewien jakiś klimat związany z literaturą. W tamtych czasach, to były lata 70. i do końca lat 80., kiedy człowiek już miał w wieku 30 lat debiutował, to się mówiło, że to był późny debiut. Nawet 26 lat to był już późny debiut. Nie zwracano uwagi na te takie peryferyjne historie, na to, że tam rodzą się naprawdę talenty. I w jaki sposób część tych osób się potem przebiła, bo z tej grupy do Marka Gołdaczki się jakby wywodzą też ludzie, tacy jak Wojtek Darski z Giżycka, czy Andrzej Surym, który odszedł wcześniej, teraz Węgajty, którego tego zrealizował sztukę. Ci ludzie, jakże teraz spora grupa tych ludzi funkcjonuje, działa w literaturze. Nie wspomniałem jeszcze jednej rzeczy. Chodzi o takie jakby krzywienie literatury, czy też no, o taki zdrowy ferment. No był to Marek Gałązka przede wszystkim. To też 79 rok, kiedy pojawił się z Wrocławia na tym terenie. Ta literatura była wtedy propagowana w sposób taki, nazwijmy to bardziej praktyczny. Powstały spektakle, powstało AGT, powstało OTA, były przeglądy piosenek, mogli tam zamieszkać i tak dalej. Było paru pisarzy na Mazurach, którzy znali, był tam Czeszko między innymi, czy Jerzy Putrawy. I teraz druga refleksja, dla mnie bardzo istotna. Tak naprawdę to jest odkrycie, które zawdzięczam profesorowi Zbigniewowi Kojnowskiemu, bo o tym nie miałem pojęcia do jeszcze może 2-3 lata temu. Czy Państwu mówi coś nazwisko i imię Lech Sadowski?
To się nie wygada, jak tutaj mówimy. Czy Sadzio? Nie. Lech Sadowski. W ogóle takie środowiska jak Orecko, czy Gołdap, czy Węgorzewo, czy Giżysko mają takie osoby, które są znaczące i w literaturze, i w kulturze. Czasem się organizuje różne konkursy ich imienia. W Węgorzewie urodził się Mirosław Tarasewicz w 1960 roku. Studiował na Uniwersytecie, ja o nim nieprzypadkowo mówię, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyjechał w 1983 roku na Zachód. Wracając z Francji, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Tworzył wspaniałe wiersze. I mniej więcej w tym samym czasie, no mniej więcej, no 5 lat wcześniej, urodził się w Olecku Lech Sadowski. Człowiek, który studiował również na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię, tłumaczył z rumuńskiego, tłumaczył też Baudelaire'a, który działał w podziemiu, pisał świetne wiersze. Jeden wiersz postaram się przeczytać. To było tak to wesoło, ale ten wiersz będzie smutny. I ten człowiek, jego życiorys jest podobny troszeczkę do życiorysu Mirosława Tarasiewicza. On w 1984 roku popełnił samobójstwo, ale pisał literaturę, nazwijmy to tak, na profesjonalnym poziomie. Ja go polecam po prostu środowisku oleckiemu. Bronisław Maj, znany przecież profesor, literaturoznawca, poeta, który w pewnym momencie przestał pisać wiersze, bo doszedł do wniosku, że siebie pisał, ale jest znakomitym wykładowcą, wydał dwa tomiki wierszy w serii Poeci Zapomniani. To IPN te tomiki wydał i między innymi dwa tomiki właśnie Tarasewicza i Lecha Sadowskiego. Przed śmiercią samą ten Lech Sadowski napisał taki wiersz. A ja mam to okładnie. I to jest wiersz taki niewesoły. Aha, jeszcze chodzi o to, że ten Lech Sadowski podpisał się Lech Lenal. Możemy natrafić na taki pseudonim. Wtedy wychodziło też takie czasopismo, studenci publikował i tak dalej. I to jest tytuł wiersza Nie opuszczajcie mnie. Nie opuszczajcie mnie, przyjaciele, kiedy będę chodził na kolanach, kiedy z mego boku popłynie woda, albo ręce drapiące po ścianach osłabną w szaleńczym pędzie, albo sił zabraknie na mur ostatni. W rozbitą chwilę, jak w ranę, wlejcie mi wspomnienie o mnie, gdy z piersią twardą i okiem rozpalonym do buntu szedłem z wami serce przy sercu, kłaniąc mą młodość pod buty, co nigdy nie oszczędzą marzenia i miłości do prawdy. Do lotu wysokiego, pod otwarte nieboskłony wszechświata, nie opuszczajcie mnie, przyjaciele, kiedy zobaczycie mnie leżącego w krwi mojej, pożegnany z ziemią, choć ze słońcem złotym we włosach i nocą pod powiekami. No to trochę przypomina ta poezja może klimat Trachla, tego ekspresjonisty, ale jeszcze jakby warsztat znakomity. I to tyle. Polecam tego człowieka. Dziękujemy. Panie Aniu, czy pani chce coś dodać od siebie do atmosfery wróbelkowej? Ja się bardzo cieszę, że trafiłam do wróbelku, bo atmosfera rzeczywiście jest miła. Wcześniej nie wiedziałam dokładnie, na czym polega praca wróbelkowa, ale bardzo się cieszę, że mogę to poznać i że mogłam brać udział w właśnie w tym konkursie. No i cóż, to myślę, że będę się dowiadywać coraz więcej o tej działalności. Bardzo serdecznie zapraszamy też do udziału w którymś z piątkowych spotkań, żeby poczuć na własnej skórze, jaka jest ta atmosfera. No, może kiedyś. Te szczególne piątki. A mogę jeszcze słowo? Będzie nam bardzo miło. Wydaje mi się, że dosyć istotne jest jakby wyjawienie Państwu, w jaki sposób żyły pracowało. My dostaliśmy po 40 zestawów twórczości. To były wiersze i to była proza. I wymienialiśmy się po prostu mailowo. Nie znaliśmy nazwisk. W ogóle część uczestników dosłownie przyjęła sobie słowo godło i jakieś godło. Rysowane godło. To było potem trudne do zinterpretowania. No, natomiast dzisiaj przyjrzałem się temu protokołowi i zaskoczyła mnie jedna historia bardzo pozytywnie. Także. Ja jeszcze nie znam tego. No właśnie. Nie, no ale to Sławik nie. A Sukarski.
To tak było. A jeśli idzie o nasze, spojrzenie, na tego, na tą twórczość, to my byliśmy w zasadzie zgodni prawie w 80%. Tak, tak. Wybraliśmy go, po prostu te utwory, które zostały wybrane, drugiego miejsca nie przyznaliśmy, przyznaliśmy Wróbelka nagrodę trzecią i teraz 5 wyróżnień. Jakby mieliśmy taki... No, biorąc pod uwagę poziom konkursu. No tak. Tak. Proszę Państwa, przejdziemy teraz płynnie do tej części, która dla większości z naszych dzisiejszych gości jest częścią najważniejszą. Marku, czy Ty możesz być tu mistrzem ceremonii i spróbować wtajemniczyć zarówno jurorów, jak i naszych gości w protokół, ale mam wielką prośbę, żebyś czytał ten protokół od końca. Lepiej zaraz zobaczę. A dobra, da radę. Polecko 20 października 2021, bo 20 podał mi Mirek tak. Protokół z posiedzenia jury konkursu imienia Wróbelka Literackiego. Jury w składzie Janina Osewska, Wojciech Kas, Mirosław Sławik po przeczytaniu 243 utworów nadesłanych przez 52 autorów przyznało następujące nagrody. Jury przyznało 5 wyróżnień. Pseudonim Lizy K. S. Żuk. Marku, to ja cię teraz zatrzymam, żeby nam tu się wizja zgadzała z obrazem. Dobra. Zaczniemy od wyróżnień. Będziemy Państwa prosić już bardzo tutaj, żeby te wyróżnienia odebrać. Potrzebujemy Kasi w stroju ludowym, żeby ogarnęła nam wszystkie zagadnienia. Tu zatrzymujemy, ale nie, bo tam... tu zatrzymujemy Marka i przechodzimy do tego, żeby było zgodnie z przysłowiem. Ale zaraz, bo popatrz. Trzeba przeczytać do końca, a potem dopiero kto był. Nie miesza, ale... No zobacz, jest leci do góry, a potem dopiero, że pod tym pseudonimem był ten. Ale to, tak. Zapraszam. Teraz właśnie chcecie zatrzymać, bo nie wiem, czy kolejność w protokole jest taka, jak kolejność na prezentacji. Liczba nazwisk się zgadza, nazwiska są te same, tylko nie wiem, czy kolejność będzie ta sama, a chciałabym... No to dobra, to ja będę dobrze? Dobrze. I koncept, proszę Państwa, jest taki, że wyczytana osoba, która zobaczy swoje nazwisko na tej planszy, podchodzi do nas, Państwo, Marek, Kasia, gratulujecie, prawdacie i tak dalej. A potem prosimy o przeczytanie nagrodzonego. No dobrze, to zaczynamy karuzelę z laureatami. Zapraszamy serdecznie panią Violettę Bogdan. Gratulacje. Dla laureata zarezerwowany jest czerwony fotel i do laureata należy wybór, czy chce czytać na siedząco, czy na stojąco. Także ja w ogóle bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie. Jestem bardzo wzruszona, także mówię, może mi się trochę głos łamać. Spróbujmy. Jestem szczęśliwa. Sama nie wiem dlaczego. Szczęście jest dzisiaj takie nieprawdopodobne. Moje serce radośnie trzepoce. Chcę wyrwać się na świat, a ja chcę śpiewać z nim i tańczyć. W głowie panuje chaos i trochę mi się w niej kręci. Przed oczami biegają wesołe, świetliste barwy. Ręce i nogi żyją własnym życiem, pomimo mnie. Skaczę pod niebo i obijam się nieprzytomnie po świecie. Jestem szczęśliwa. Jestem zakochana. Dziękujemy bardzo i zapraszamy kolejnego laureata, pan Kacper Zduńczyk. Tutaj mamy skomplikowaną sytuację, więc zechce pan wyjaśnić tę komplikację. Tak, ja dzisiaj występuję w imieniu młodszego brata, bo niestety nie mógł być z nami dzisiaj, także ja będę... Dziękuję. Proszę bardzo. Brato? Zapraszamy. Więc to będzie mój debiut. We Wróbelce Literackim takie rzeczy zdarzają się nieustannie. Skaczmy z Duńczyk wiersz pod tytułem Pieszczota.
Można zachwycić ucho pieszczotą, słowa wszystkie mury zmiotą. Można chwalić, wielbić, cenić, ponarzekać i coś zmienić. Można komuś uśmiech dać na twarzy, chaos się wtedy przed nami obnaży. Można zobaczyć coś nieznanego, warto robić to dlatego. Mówić bardzo jasno, co się czuje, pokazać, że się w uczuciach nurkuje. Mówić można bardzo miło, żeby się nieszczęście rozbiło. Można słowem tak popieścić, że aż głowa tego nie umieści. Można uśmiechem zdziałać tyle, że się w brzuchu poczuje motyle. Zadowolić się tym można, każda sprawa wtedy niegroźna. Ukazać uśmiech, trochę żartu, poczuć bliskość, bardzo warto. Przechodzimy do kolejnego laureata. Zapraszamy pana Pawła Płaczyńskiego. To zaraz zobaczymy. Tam był przewodniczący. Paweł Płaczyński. Nie ma, to Płaczyński. Płaczyński? Nie ma, jest w Norwegii. Na Erasmusie. Czyli pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. A czy ktoś reprezentuje może pana Pawła? Bo nie, 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 nie wiem. Dobrze, dziękuję. Pan Paweł bardzo. Jest surą. Zapraszam w takim razie panią Julię Kulik. Fragment tekstu Niezwykły czasomierz. Nauczyciel zjął zegarek i położył go na stole. Kazał uczniom ustawić się wokół niego i wyciągnąć rękę. Nagle zegarek zaczął dymić. Wszyscy już widzieli, co zaraz się stanie. Tylko Litka po ostatnich wydarzeniach, kiedy homo habilis zabrał jej naszyjnik od ojczyma, nie była za bardzo przekonana do tych prawdziwych przygód. Lecz było za późno na odwrót. Wszyscy znaleźli się już w roku 1410. Zegarek przeniósł ich na wzgórze, z którego było widać toczącą się bitwę pod Brunwaldem. I kolejna osoba, którą zapraszamy, to jest Klaudia Kubin. Też jest na Erasmusie w Hiszpanii. Przechodzimy zatem do Puli Nagród. Nie w Zorównie, tylko do Puli Nagród. I serdecznie zapraszamy panią Agnieszkę Annę Kopecką. To ja może początek. Margrabowa. Nowy dzień wstawał nad wielką puszczą i jutrzenka poczynała już barwić niebo na różowo. Wśród konarów rozłożystych dębów słychać było odgłosy wiewióra, które przeskakując z gałęzi na gałąź, strząsały krople rosy, pamiątkę wczorajszej ulewy. Wokół unosił się zapach ziemi i mchu. Jak okiem sięgnąć, wszędzie rozciągała się nieprzebita gęstwina zieleni. Ogromne drzewa, niczym kolumny starożytnych budowli, dźwigały na sobie liście i ukryte pośród nich niezliczone ptasie gniazda. Z gniazd tych rozbrzmiewały trele najprzeróżniejsze, które radosnymi dźwiękami napełniały rzeźkie i czyste powietrze mazurskiego lasu. Niedługo jednak trwał ten spokój, albowiem w oddali dało się słyszeć ujadanie psów i grę rogów myśliwskich. Dźwięki zbliżały się z każdą chwilą, aż na polanę wpadły zdyszane karty, a zaraz za nimi wysypali się łowcy pędzący na konia. Proszę państwa, dobiegamy do momentu kulminacyjnego. Nie mamy tutaj żadnego zaplecza instrumentalnego dzisiaj. Rozważaliśmy te opcje, ale stwierdziliśmy, że każde z nas jest instrumentem. Czy możemy spróbować się zabawić w to, że każdy w dowolny sposób wykona teraz swoją wariację na temat fanfary. Takiej fanfary, którą się zwykle uruchamia przed wręczeniem głównej nagrody. Ja dam sygnał do tego i na trzy... Cztery. Dobrze. Fanfary mamy. Bardzo dziękuję za najpiękniejsze fanfary. Mignęła nam laureatka i zapraszam serdecznie panią Marię Krajewską.
zajmować. No to ja się wzruszyłam strasznie. Moje gratulacje. Miło mi bardzo. Miło. No, ja tu miło. No. Dziękuję bardzo. Krajankę wybrał. No, znajomości. Po znajomości pewnie. No. Nie ma tu żadnych znajomych. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Ja to może córka odbyła. O, jeszcze pan nie zabierze, to nie. Rumelek odleci jeszcze. Pod krumy nie będzie. No, jestem wzruszona bardzo. Ja nie wiem, czy ja cokolwiek przeczytam, ale spróbuję. Może coś tam potrafię pisać, ale recytować nie potrafię. Więc tytuł wiersza koncert. Czy ty widzisz ten zwierz, kiedy słońce umiera na zachodzie? Wtedy siwe warkocze wiesz, idą razem usłużnie w pochodzie. Jak zburzona materia, tak rozdarty materiał, smukłe palce jak szpony zachłanne. W umieraniu i drodze kaznodzieja dobrodzi zmierzwił włosy jak len i zagrał. Na początku jak deszcz, cichuteńko jak szept, na dwa palce i znów, nim obudził się Bóg i zawładnął genialnym umysłem. Raz i dwa na dwie ręce, Boże, bierz i czerń mocniej więcej. Czy to struna tak spójna, zmierzch i świt, blada łuna? Dźwięki płyną jak rzeka, ktoś gra. Zatańczyła muzyka, tylko żar świat przenika od tęsknoty powolność po śmierć. I wybuchły akordy, choć fortepian na ziemię z hukiem spadł. Lecz w istnieniu potęga ideału, choć w istnieniu przysięga ideału potęga, choć ideał się wije na bruku. Ciągle dźwięczy muzyka idealna i dzika, gdzieś motyle zaklęte w klawisze. Ręce w górze zawisły, piorunami rozbłysły na 3/4 i jeszcze roztańczone powietrze i pas. Nagle cicho jak szept, cichuteńko jak śnieg, tu kap kap, tam kap kap, ucichł wiatr, usnął świat, usnęła muzyka. Ja oficjalna tego spotkania właśnie dobiegła końca, ale myślę, że do części oficjalnej zaprosimy jeszcze laureatów o to, żeby na wróbelkowej ścianie w towarzystwie jurorów zbiorowo zapozowali nam do zdjęć, bo w tym zamieszaniu coś odnośnie wrażenie mogło nam umknąć. Więc zapraszamy wszystkich laureatów na wróbelkową ścianę, żeby to zdjęcie do zdjęć zapozowali. Jest chwila dla prasy. Autografy przez telefon. Zapraszamy. Reprezentantów, laureatów też zapraszamy. Zapraszamy. Marek, mógłbyś się pozować? No dobra. Nie widać na czele najwyższej. Tak, Wielkie brawa dla Państwa. Zachęcamy ją bardzo do tego, żeby na części oficjalnej nie kończyć przedsięwzięcia. Zachęcamy do tego, żeby na części oficjalnej nie kończyć dzisiejszego przedsięwzięcia, tylko w atmosferze biblioteki, projektu, konkursu i wszechogarniającej nas poetyckości. Pobyć jeszcze ze sobą, napić się herbaty, zjeść ciało, pogadać i nacieszyć się sobą, że jesteśmy w tak fajnym miejscu i z tak fajnymi ludźmi, że możemy tu być razem. Marku, chcesz zadać jeszcze raz?
Dobrze. Proszę się rozgarczać i nie uprzedzać nas jeszcze. Thank you.